Wylądowaliśmy tutaj na Horni Misecki. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam i idziemy. Szukamy szlaku, gdzie się zaczyna. Na szlak weszliśmy o 8:30. Na razie musimy się ogarnąć, gdzie jesteśmy. Koło tego domku trzeba było zakręcić, znaleźć ten znak. I już doszliśmy na 1105 metrów nad Ilemienicką Bogu. Wyszliśmy stąd, z tego szlaku. A idziemy tędy. Dalej jest żółty szlak. 40 minut drogi za nami. Szlak bardzo fajny jest. Jest stromy, ale pochylenie fajne. Prognozy takie jakieś nieciekawe były. Zobaczymy, że zimno bardzo. Od 9 do 14 stopni. Ale prognoza pokazywała, że ma być słonecznie. Jest słonecznie. Widoczków jeszcze żadnych nie mieliśmy. No, przez las szliśmy. Ale to, co zamierzam zobaczyć niedługo, to będzie coś pięknego. Dwa wodospady. No i oczywiście źródło Łaby. Bardzo dobrze ułożone kamienie są. Naprawdę dobrze się po tym idzie. I dla takich ujęć warto chodzić w góry. A tutaj dojdziemy do drugi, gdzie samochody jeszcze. Gdzie przechodzą turystów autobusy. Czyści stawiają tutaj schroniska, przebudówki w kształcie tych bunkrów. Zaraz zoomować. Pięknie, pięknie. Dobry. Wodospad Panczawski. Jest tutaj strasznie stromo. Jesteśmy na takiej skałce. Nie no, chodź. Baja. A my sobie pijemy piwko. To chyba nie jest Krakonos. To jest jakieś inne, ale lokalne piwo. Pijemy w takim otoczeniu. Thank you.
Wyszła ze skrońska babska bomba stamtąd. A teraz idziemy tutaj. I praktycznie wracamy do tego. Ale to innym szlakiem. Też piękne widoki. Sprawdzę, gdzie jesteśmy. Jak tam dopójdziemy? Koło tych bunków. A można też tędy. Prowadzi nas już do auta. Godzinę, półtorej będziemy szli. I jak zawsze, jak będzie coś ciekawego, to będę filmował. Aplikacja wskazała, że mamy do samochodu 42 minuty. I tak powinno być. Piękne widoki. Pogoda dopisała. Słonecznie. Temperatura fajna, taka nie za gorąco. Ile jest polskich rejestracji? Nie widzę żadnej. Zaraz musimy się ogarnąć, jak się płaci w automacie.